Kończymy. Bardzo bym poprosił o przedstawienie. Zastępca przewodniczącego, który przedstawi się projekt. Dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Jerzmańskiego w Krakowie. Paragraf pierwszy opiniuje się negatywnie. Warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, stacją z miejscami postojowymi na działkach numer 181 przez 8, 182 przez 8, obręb 51 jednostka ewolucyjna podgórze wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną na działkach numer 181 przez 8, 18 w Krakowie, 2 przez 8, 182 przez 7, tutaj jest obręb 55 jednostka ewolucyjna podgórze przy ulicy Jerzmanowskiego. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przewodniczący jeszcze tutaj napisał ręcznie uzasadnienie dla tej uchwały. Jest to obszar domów jednorodzinnych o wskaźniku zabudowy 0,25. Bloki posiadają wskaźnik znacząco przekraczający zabudowę sąsiedni. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Przy dole, przy Bieżanowskiej. W komentarzu, Duru Bieżanowskim, Gierna. No jest już, proszę Państwa, no nie wiem, 10. pozetka w tej sprawie. Myślę, że koło 10 już jest. Kolejna, nawet tu już nie pamiętam, jaki tu jest rozstaw tych bloków, ale jeżeli ktoś ten to. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nigdy. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. Państwa, w związku z tym, że teraz będą te uchwały procedowane, które były wprowadzane w czasie sesji, bardzo bym prosił może tak, ogłoszę 10 minut przerwy. Bardzo bym prosił w szczególności Komisję Infrastruktury, aby jeszcze raz zapoznała się, bo to jest no, bardzo ważna rzecz w sprawie wniosku o wydzierżawienie działek stanowiących na ulicy na Kozówce. To było rozpatrywane, część osób stwierdzi. Tak, część, żeby komisja jeszcze raz, będziemy to dyskutować. Ogłaszam 10 minut przerwy. Komisja, żeby się zebrała i myślę, żeby jednak na komisji, czyli raz i Skodówka się wypowiedzieli też o zdecydowanie, jakie jest stanowisko w międzyczasie. Wznawiamy. Przepraszam. Nie, bo to muszę to wypuścić na wykład. Komisji o ochronie środowiska. Bardzo bym prosił o przedstawienie.